Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. W dzisiejszym dniu będzie trochę inny vlog. Przyszedł czas na takiego vloga, którego nigdy bym nie chciała Wam nagrać, ale sytuacja tego wymaga i postanowiliśmy, że podzielimy się z Wami tą informacją. Kto jest ciekawy, zapraszamy na vloga. Co, piesku? Chciałbyś zeskoczyć? Chciałbyś tu poszaleć? To musisz przez drzwi, bo tędy się nie da. Jest tutaj, moi drodzy, basen. Tylko Wam powiem, że pogoda jednak jest, jaka jest w Polsce, i ten basen jest przykryty. Zaraz zobaczymy, jaka woda. Z wierzchu ciepła, ale od spodu zimna, wiecie? No i nie ma kiedy się nagrzać, kurczę. Tak Wam mogę powiedzieć, że nie ma kiedy się nagrzać ta woda. No i tak. Jak widzieliście na poprzednim naszym filmie, z Chorwacji jechaliśmy do Klucz, do Sławka rodzinnego domu, do rodziców, do siostry. I podczas drogi, czego Wam nie nagrałam, bo uznałam, że nie jest to istotne, bo tak bardzo często bywało. Podczas drogi dostałam te informacje od Sławka siostry, że tatę Sławka zabrało pogotowie, bo miał przetaczoną krew, chorował na nowotwór i coś tam z tą krwią. I my jesteśmy tu rzadko z racji odległości, jaka nas dzieli. Z racji tego, że nie zawsze jest wszystkim pasuje ten termin. No ale postanowiliśmy, że przyjedziemy tutaj, jak będziemy jechać na Chorwację. No ale mój teść był w szpitalu i no nie przyjechaliśmy, bo nie. Bo był w szpitalu i tak byśmy nie mogli iść do tego szpitala. No i przyjechaliśmy tutaj, postanowiliśmy, że po Chorwacji przyjedziemy. Po Chorwacji w piątek będziemy u moich teściów. Sławek kupił tacie orzojsko i wiecie tam, pamiątki z Chorwacji. No i przyjechaliśmy, no ale wiedzieliśmy, że dziadek jest w szpitalu, że rano jedziemy do niego właśnie zawieźć tam jakieś tabletki i tam takie różne rzeczy. Rano dowiedzieliśmy się, że Sławka tata nie żyje. I mogliśmy Wam tego vloga nie nagrać, mogliśmy to zataić, ale też wiemy, że bardzo duża liczba naszych subskrybentów czy naszych widzów to są znajomi Sławka. I ten film, który właśnie teraz nagrywam, z racji tego, że filmy z Chorwacji są już ustawione, są wgrane, będą wchodziły sukcesywnie chyba do 18 sierpnia. Ten filmik, który ja dziś nagrywam, wejdzie 20 sierpnia. I planując tego vloga, pytam Sławka Sławek, kiedy ten film wejdzie. On mówi 20 sierpnia, a 20 sierpnia to są urodziny mojego teścia. Więc zbieg okoliczności bardzo duży, tak samo jak zbieg okoliczności, który miał miejsce z naszym przyjazdem tutaj. Ja mówię, nie mógł poczekać, a ja mówię, no poczekał, aż przyjedziemy. I takich sytuacji i zbiegów okoliczności, które z tą sytuacją się wiązały, mamy bardzo dużo. Nie wiem, czy Was spotyka również takie zbiegi okoliczności, ale jak zamawiałam w styczniu Chorwację, bardzo zależało mi, żeby to było 14 dni. I z tą panią rozmawiałam, a ona mi mówi, ten apartament, który się podoba pani, jest na 10 dni. A ja mówię, a mi zależy na 2 tygodniach. Ona mówi, ten jest na 10 dni. Mówię, dobra, weźmy na 10 dni. Gdybym wzięła go na 14 dni, musielibyśmy jechać na pogrzeb z Chorwacji.
ale akurat co do dnia się zgraliśmy z moim teściem. Dostałam w drodze powrotnej, kiedyś zakładałam sobie kartę w Top Secret przy okazji jakichś zakupów i dostałam SMS-a z Top Secret, że na drugą rzecz jest minus 30%. I jeszcze mówię dostawkę, po co oni mi przysyłają, jak ja tak rzadko robię zakupy w Top Secret. I jak się dowiedzieliśmy, że tata Sowka umarł, to ja mówię, Sławek, my nie mamy żadnych rzeczy tutaj. Mieszkamy 400 kilometrów stąd. Nie opłaca nam się jechać do domu ciągle w te i we w tej, w te i we w te, wiecie. I pojedziemy do miasta i kupimy mi Doni po czarnej sukience, Igorowi czarne buty, spodnie, no bo nie mamy Sławkowi, no nie mamy takiej rzeczy. Mamy tylko, wiecie, letnie spodenki, letnie koszulki, t-shirty i ani nic czarnego. To jest jedyna czarna sukienka, jaką miałam. I pojechaliśmy i zajeżdżamy pod tą galerię, a Donia mówi, o, tu jest Top Secret. W Top Secret kupiłam dwie sukienki dla Dominiki i dla mnie. Miałam 30% na drugą sukienkę. No i taki vlog, słuchajcie, wam nagrałam, bo duża część osób, która Sławka zna i mnie, wie, co się wydarzyło. I też mogą nam zarzucić, że umarł Sławkowi tata, a on się bawi na Chorwacji. A to tak nie jest. My jesteśmy tego dnia tutaj. Tylko filmy nagrane, które mamy, będą wchodziły co drugi dzień, więc samo przez się, one nie pojawią się natychmiast dzień po dniu, bo raz, że my nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować, a dwa, że po prostu zawsze z jakimś opóźnieniem to wchodzi. Więc wiedziałam, że będą i taki vlog musi powstać dla wyjaśnienia. Dlaczego nagrywam go ja, to chyba wiecie. Sławek póki co nie może za bardzo o tym mówić. Wyrwało nas to z butów i zaskoczyło bardzo, bo mój teść chorował na przewlekłą starczą białaczkę i ona nie była jakaś tam agresywna. Przyjmował chemię, wiecie, krok za krokiem, jakieś tam różne rzeczy. Ostatnio obudził się chłoniak. No i ten lekarz twierdzi, że to tak lubi, że to ten chłoniak się pojawia przy tych białaczkach. I dał mu bardzo dużą nadzieję, że te tabletki, które on otrzyma, to wyprowadzą go, że będzie dobrze. I my tak to uwierzyliśmy, tak samo. Okazało się inaczej. Więc mamy teraz takie przykre rodzinne obowiązki. Dobrze się stało, że przyjechaliśmy tutaj, że jesteśmy razem z teściową i ze Sławka siostrą Dorotą, bo im jest ludzi więcej, tym jest łatwiej. I ja się wzięłam za to, co potrafię najbardziej, czyli za gotowanie. Ugotowałam dzieciom obiad, rosół, pojechałam na zakupy, bo wszystko stanęło, wiecie jak to jest, wszystko staje, a dzieci są głodne. Dorośli nie bardzo mogą jeść, natomiast dzieciaki mogą jeść. Więc ugotowałam rosół, zrobiliśmy sernik, żeby ktoś przyjdzie, a wiecie, przychodzą ludzie, żeby coś do kawy było i ten. W sklepie akurat zajechaliśmy ze Sławkiem, nie było nic, już mi ręka zdrętwiała. Nie było nic, więc mówię, kupimy twaróg, upiekę sernik. No i taka sytuacja ma miejsce i pojawia się taki vlog, którego bym nigdy nie chciała nagrać, no właśnie z podwórka mojego teścia. My przyjechaliśmy tutaj z piątku na sobotę o godzinie 22:30, a mój teść za półtorej godziny umarł w szpitalu w Olkuszu. Więc nasunęła nam się myśl, że chyba czekał na nas, bo sami wiecie, że to tak się nie da podróżować non-stop do rodziców, jak się ma tak daleko i pracę zawodową i różne inne obowiązki, szkoły i tak dalej. Więc jakoś nie wiem, żeby było inaczej, że to chyba po prostu tak jest. Już mi kiedyś moja babcia mówiła, że osoby czekają na bliskich, aż przyjadą, żeby umarły. Nie wiem, czy macie z tym jakieś doświadczenia, czy macie zbiegi okoliczności, czy pojawiacie się akurat wtedy, kiedy powinniście się pojawić gdzieś. No, także za wszystkie kondolencje, które zostaną złożone pod tym vlogiem, bardzo dziękujemy. Nie będę odpisywała na nie, bo czasami jest tego tak bardzo dużo, że po prostu nie. Ale dziękuję serdecznie za waszą obecność, za to, że jesteście, za to, że współczujecie, że współodczuwacie i dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie tego vloga. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że
przyjdzie taka chwila, że będziemy otrząśnięci, pogodzimy się z tym bardziej niż w tej chwili. Pozdrawiam ciepło i serdecznie. Cześć.